Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Marcin Margielewski. Była arabską stewardessą. Czytają Laura Breszka i Mateusz Kwiecień. Prolog. Emirackie media we właściwy sobie sposób unikały historii filipińskiej stewardessy, która ponad dekadę temu wyskoczyła przez okno swojego mieszkania. Kobieta była w czwartym miesiącu ciąży. Pisano o niej za to szeroko na Filipinach i głośno mówiono w Dubaju oczywiście tak, by oficjalnie nikt nie usłyszał. Filipińczyków oburzał fakt, że Emiraty odmówiły wydania ciała dziewczyny jej rodzinie. Pochowano ją na pustyni jak przestępcę. I faktycznie dopuściła się dwóch czynów karalnych poza małżeńskiej ciąży i zakazanego przez islam samobójstwa. Gdyby ciało dziewczyny wróciło do rodziców, jej emiracki chłopak musiałby się z nią pośmiertnie ożenić a później łożyć na teściów takich świństw się nie robi własnym obywatelom zwłaszcza że chodzi o jakieś biedne państewko w którym nie ma nawet ropy a ludność nadaje się tylko na służących do tego jeszcze to samobójstwo taki wstyd oczywiście prawie nikt kto do dubaju przybył spoza arabskiego świata w samobójstwo nie uwierzył Zbyt wiele dziewczyn wypadło z bliskowschodnich wysokościowców w bardzo podobnych okolicznościach. Wzmianki o nich można znaleźć w zachodnich mediach, ale na Bliskim Wschodzie się o tym nie pisze. Przecież takie rzeczy się tu nie dzieją. A jednak się dzieją, i to nierzadko. Wiele z nich dotyczy właśnie stewardes. Jeśli mieszkasz w Dubaju, Abu Zabi lub Doa, niemal na pewno znasz jakieś stewardesy lub stewardów. To wielonarodowy tłum fantastycznych ludzi z niemal każdego zakątka globu, stanowiący prawdziwą elitę wśród obcokrajowców. Fakt, że dużo podróżują, znają świat, a dzięki temu są niezwykle otwarci i mają szerokie horyzonty, sprawia, że to świetni kompani. Ich praca, pożądana przez wielu, ma jednak też ciemne oblicze. Pewnie dlatego nie stronią od alkoholu i imprezują, jakby zaraz miał się skończyć świat. W ten sposób odreagowują trudy idealnej pracy, która nierzadko jest prawdziwym koszmarem, stres, zmęczenie. Ciągłe zmiany stref klimatycznych to ich codzienność, ale też tylko tymi problemami mogą się dzielić. O niczym innym nie mówią na głos, przynajmniej dopóki mieszkają i pracują na Bliskim Wschodzie. Sophie i Adrien to moi francuscy przyjaciele. Oboje latali na pokładzie Airbusa A380 do czasu, gdy Sophie przydarzył się przykry wypadek. Podczas jednego z lotów na trasie do Dubaju doszło do turbulencji. W ich efekcie wózek serwisowy przesunął się tak niefortunnie, że zmiażdżył fragment jej palca. Sofi trafiła do szpitala. Niestety palec trzeba było amputować. Linie, dla których pracowała, zareagowały niemal natychmiast. Myślicie pewnie, okej. Okay. Dziewczyna straciła palec, ale pewnie otrzymała olbrzymie odszkodowanie i nie musi pracować do końca życia. Hm. Otóż nie. Nie w tej części świata. Sophie otrzymała od swoich linii jedynie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Oficjalnym powodem było niedostosowanie się do tak zwanych grooming standards, obowiązkowych cech w wyglądzie stewardessy. Na te bez jednego palca nie było miejsca na pokładzie samolotu, no chyba że z biletem w jedną stronę do Francji. Adrien stanął w obronie Sofii, ale wkrótce i on dostał wypowiedzenie. Prawdziwe życie arabskich załóg latających, bez ukrywania nazw i nazwisk, opisał w książce, która do tej pory jest skutecznie blokowana na francuskim rynku. Nikt nie chce zadzierać z potężną korporacją. Przyznam, że ja też się boję. Zanim podjęliśmy decyzję o wydaniu książki, którą właśnie trzymasz w dłoniach, wraz z moim redaktorem spędziliśmy długie godziny rozważając wszystkie za i przeciw. Ostatecznie postanowiliśmy jednak, że nie możemy tak po prostu stchórzyć, zwłaszcza, że moja bohaterka ryzykuje dużo więcej. Żyjemy w świecie, w którym jedyną obroną przed złem jest odwaga. Po prostu tak trzeba. Wszystko się zaczęło, gdy tydzień po premierze mojej książki Jak podrywają Szejkowie dostałem intrygującą wiadomość. Jej autorka zapowiedziała, że ma dla mnie historię na kolejną powieść. Szczerze mówiąc, była to jedna z wielu podobnych propozycji, ale jedyna, która naprawdę przykuła moją uwagę. Byłam arabską stewardessą, napisała, gdy podjęliśmy internetowy dialog. Nie tylko Szejkowie są psycholami. Miałam romans z obrzydliwie bogatym arabem, związanym pośrednio z liniami, dla których pracowałam. To, co mi zrobił, nie mieści się w głowie. A co ci zrobił? Chciałem wiedzieć. To był absolutny koszmar. Bił? Wolałabym, żeby bił, ale nie, nigdy mnie nie uderzył. Właśnie tym mnie zaintrygowała. Żyjemy w świecie prostych schematów. Zły mężczyzna to ten, który bije kobietę. I o ile bezsprzecznie jest to prawdą, bywają rzeczy gorsze niż fizyczna przemoc. Wkrótce miałem się o tym przekonać. To nie będzie historia o żonobijcy ani kolejny podniebny grej, chociaż początkowo na to się zanosiło. Życie pisze niewiarygodne scenariusze, wyjaśniła moja rozmówczyni. Nauczony doświadczeniem z księciem Abedem. Wiem, że warto ryzykować tego typu spotkania, zwłaszcza, że tym razem nikt nie miał zamiaru wywozić mnie na pustynię. Umówiliśmy się już na następny dzień. Gdy tylko ją zobaczyłem, pomyślałem, że idealnie wpisuje się w szablon dziewczyny miliardera z Zatoki Perskiej. Wysoka, zgrabna blondynka, piękny uśmiech, klasyczna uroda i gracja urodzonej stewardessy. Nawet w zwykłych dżinsach i bluzie uwodziła wdziękiem. Znam też minkę powiedziałem, rozpoznając odcień pomadki charakterystyczny dla stewardess z Dubaju. Nadal jej używam odparła z uśmiechem stare nawyki. Okazało się, że dziś mieszkamy niedaleko siebie w Warszawie zupełnie tak, jak kiedyś w Dubaju i mamy kilkoro wspólnych znajomych. Wspominaliśmy, wymienialiśmy się wrażeniami. Było zabawnie i sentymentalnie Aż wreszcie opowiedziała mi pokrótce o swoim romansie z pewnym miliarderem znanym w rejonie Zatoki Perskiej. Od razu wiedziałem, że miała rację. To była historia na powieść. Nie mogłem się doczekać kolejnych spotkań. Opowiem ci wszystko ze szczegółami, ale musisz mi nadać pseudonim, zastrzegła. Nie chcę, żeby ktokolwiek mnie namierzył. Zresztą jego imię też musimy zmienić i nazwy linii lotniczych nie możemy podać. Tego akurat ludzie się domyślą. Nawet jeśli, nie podawajmy jej. Nie chcę ich w to mieszać. Trudno nie mieszać linii lotniczych w opowieść o stewardesie. To nie będzie zwykła opowieść o stewardesie. To będzie opowieść o Annie, Mohamedzie i o liniach Arab R. I choć imiona bohaterów, jak też nazwa linii i niektóre szczegóły zostały zmienione, ta historia wydarzyła się naprawdę. Niestety. Część pierwsza, rozdział pierwszy, egzamin. Miałam 21 lat, indeks filozofii i zero perspektyw. Wiedziałam, że chcę w życiu coś osiągnąć, ale to wie każdy, kto mając 21 lat, ma indeks filozofii i zero perspektyw. Jak większość, wiedziałam też, że kompletnie nie wiem, co zrobić, by zmienić swoją sytuację. Niektórzy moi znajomi z liceum pomału zaczynali startować w korporacyjnym wyścigu szczurów, ale na moim wydziale było inaczej. My rozmawialiśmy o niczym i analizowaliśmy kanta. Przekonani o intelektualnej wyższości nad resztą społeczeństwa trwaliśmy w zawieszeniu, popełniając ekonomiczne samobójstwo. Byliśmy skazani na głodowe pensje w zawodach dalekich od tego, który z takim zapałem zdobywaliśmy. Nie oszukujmy się. Nikt z nas nie miał szansy zostać zawodowym, świetnie opłacanym filozofem. Byliśmy naiwniakami, którzy wkrótce mieli zostać bandą przeintelektualizowanych frustratów. Nie powiem, lubiłam to, ale wyłącznie jako hobby. Czułam, że w moim wieku powinnam zdobywać świata, nie rozważać o jego końcu. Zresztą nie wierzyłam, że może się skończyć, podobnie jak coraz mniej wierzyłam w to, że dobrne do końca tych studiów. Potrzebowałam tylko powodu. Konkretnego, racjonalnego, bez pola do interpretacji i rozważań. Czarno na białym. Potrzebowałam go dla siebie, ale też nie chciałam zawieść babci. Była taka dumna, gdy zaczęłam studiować filozofię. Sama zaczytywała się w dziejach różnych myślicieli, ale w życiu twardo stąpała po ziemi. Miała kotwicę, której mnie brakowało. Wiedziałam, że zrozumie, jeśli tylko podam jej konkretny powód, ale tego wciąż nie miałam byłam w zawieszeniu przez kilka miesięcy. Przeglądałam oferty pracy, zapisałam się do kilkunastu newsletterów, byłam nawet na paru rozmowach, ale żadna z nich nie dawała nadziei na zmianę. Nawet gdybym się zdecydowała na którąś z ofert, nadal stałabym w miejscu. Od początku studiów pracowałam w kawiarni, ale nie traktowałam tego zajęcia przyszłościowo. Zamiana tacy na słuchawki też nie była rozwiązaniem. Czułam narastającą frustrację, a moja samoocena pikowała coraz niżej z każdym dniem. Tego dnia miałam egzamin, chyba z ontologii, na pewno ustny. Jak zwykle poszłam na uczelnię wcześniej, lubiłam zdawać jako jedna z pierwszych, szybko mieć to za sobą, a przede wszystkim nie poddawać się zbiorowej psychozie, w jaką wpadają wszyscy oczekujący i atakujący wychodzących z gabinetu profesora pytaniem: Jak było? Atmosfera gęstnieje z godziny na godzinę a w opowieściach o tym, co się dzieje, za drzwiami gabinetu przelewa się coraz więcej krwi. Unikałam tego, jak mogłam, więc często siedziałam na pustym korytarzu, by wejść na pierwszy ogień. Tego dnia zaraz po mnie pojawiła się Kaśka. Wpadła na korytarz zdyszana, choć do rozpoczęcia egzaminu były jeszcze co najmniej dwie godziny. Posłuchaj, zawołała z trudem łapiąc powietrze. Słucham, odparłam spokojnie, patrząc na nią z niemałym zdziwieniem. Kaśka wyglądała tak, jakby właśnie się dowiedziała, że arabscy dżihadyści planują zamach na naszą uczelnię i chciała mnie przed nim ostrzec. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy zdecydowałabym się na ucieczkę. To mogłoby być najciekawsze wydarzenie w historii Wydziału Filozofii, a już na pewno najciekawsze, co mnie tu spotkało, od kiedy po raz pierwszy przekroczyłam próg mojej alma mater. Kaśka wreszcie odsapnęła na tyle, by wydusić z siebie komunikat. Rekrutują do linii lotniczych w Dubaju. Arab, R. musimy tam pójść. A jednak Arabowie. Tylko czy ona na głowę upadła? Linie lotnicze przecież to niedorzeczne mam zostać stewardesą? Kasieńko, o czym ty mówisz, kochanie? Czy ty przypadkiem nie przesadziłaś wczoraj z nauką? Z niczym nie przesadziłam. Z niczym czy z niczym? Posłuchaj Anka, to dla nas wielka szansa. Już wczoraj chciałam do ciebie zadzwonić, ale gdzieś posiałam ładowarkę, więc przybiegłam tu z samego rana. Wiedziałam, że czekasz w blokach startowych Kujonko. Rejestracje zaczynają za pół godziny, zdążymy. No chodź. Kaśka złapała mnie za rękę i pociągnęła. A co z egzaminem? rzuciłam. Właśnie na niego idziemy. Miała rację. Tego dnia czekał nas prawdziwy, wielogodzinny, intensywny egzamin, którego zdanie kwalifikowało do otrzymania posady w jednej z największych linii lotniczych na świecie. Dwadzieścia minut później znalazłyśmy się w hotelowym lobby, w którym kłębiło się od elegancko ubranych, wystylizowanych dziewczyn. Okazało się, że zupełnie tego nie planując, doskonale wkomponowałyśmy się w tłum. Wyszykowałyśmy się na egzaminu sędziwego profesora, co wymagało poszanowania starych uniwersyteckich tradycji i idealnego szkolnego mundurka. Doskonale tu pasował. Kaśka podała mi swoją szminkę. Dajesz maleńka. Zwariowałaś? Prychnęłam. Przecież wiesz, że się nie maluję. To zaczniesz. Czerwona szminka jest elementem ich munduru. Na pewno spojrzą na ciebie łaskawiej. Kasia ewidentnie odrobiła lekcję. Postanowiłam nie oponować. Pociągnęłam usta czerwienią i przejrzałam się w lusterku. To nie był codzienny widok, ale musiałam przyznać, że bardzo mi pasował. Przy maskarze już nie dyskutowałam, grzecznie musnęłam ją rzęsy. Na koniec Kaśka rozpyliła wokół mnie sporą ilość swoich perfum, po czym ogłosiła stan gotowości. Stanęłyśmy w formującej się niezgrabnie kolejce do jednej z trzech sal. Po chwili podszedł do nas przeraźliwie szczupły, bardzo wysoki chłopak w lotniczym mundurze w ekspresowym tempie rozdał wszystkim formularze. Robił to tak szybko, że nie pozwalał na jakąkolwiek reakcję, zadanie pytania, ale o to właśnie chodziło. Ankiety nie różniły się zbytnio od standardowych dokumentów, które wypełnia się w urzędach, poza jednym. Oprócz danych osobowych i kontaktowych należało wpisać informacje o posiadanych tatuażach, a na szablonie ludzkiej sylwetki dokładnie wskazać ich umiejscowienie. Nie miałam tatuaży. Babcia chyba by mnie zabiła. Jej zdaniem, podobne wymysły przekreśliłyby raz na zawsze moje szanse na zamąż pójście. Kaśka miała dwie dziary, ale w miejscach osłoniętych ubraniami, a to nie stanowiło przeciwwskazania. Oprócz tatuaży trzeba było podać dokładny wzrost i zaznaczyć, czy zasięg naszych ramion wynosi minimum 212 cm, gdy stoimy na palcach. Nie miałam pojęcia, nigdy tego nie liczyłam, ale zaznaczyłam, że tak. Dziewczyny wchodziły do pokojów pojedynczo i nie wychodziły z nich, co było lekko niepokojące, ale ponieważ nikt nie ogłaszał alarmu, czekałyśmy dalej. Gdy przyszła nasza kolej, Kaśka weszła pierwsza. Tylko nie zwiej, rzuciła do mnie, zanim zniknęła za drzwiami. Nie miałam zamiaru zwiewać. Pomału zaczynałam sobie wyobrażać, co by było, gdybym faktycznie dostała tę pracę. Miałabym wyjechać z Polski do nieznanego arabskiego kraju i obsługiwać ludzi na pokładzie samolotu? W sumie teraz też ich obsługiwałam w kawiarni, a reszta mojego życia zdecydowanie nie jest tak ekscytująca, by przebić wyjazd do Dubaju. Kaśka, tak jak dziewczyny przed nią, nie wyszła z sali. Nie było jej też w środku, o czym się przekonałam, gdy wreszcie i mnie wpuszczono. W niemal pustym pokoju stał stół, siedząca przy nim dziewczyna wyglądała na suardese. Porcelanowa cera, perfekcyjnie ułożone włosy i elegancki toczek zatknięty na czubek głowy. Usta miała pomalowane identycznie jak ja, choć nie byłam pewna, czy na moich został jeszcze choćby ślad szminki. Nie miałam odruchu sprawdzania makijażu, bo do tej pory robiłam go sporadycznie i raczej bez większego talentu. Kobieta zmierzyła mnie od stóp do głów. Uśmiechnęła się i bez słowa wskazała krzesło. Natychmiast usiadłam. Tak, na pewno była stewardessą i to doświadczoną. Wciąż milcząc, wyciągnęła rękę po formularz, który ściskałam w dłoniach kurczowo, jak przestraszona uczennica. Potulnie go oddałam. W pokoju panowała absolutna cisza, gdy kobieta analizowała moje dane z niezwykłą atencją, jakby chciała się ich nauczyć na pamięć. W końcu podniosła głowę, włączyła funkcję uśmiech i zapytała czystą angielszczyzną, dlaczego chciałabyś pracować dla naszej linii? Dlaczego chciałabym pracować dla waszej linii? Ja nawet nie wiem, czy w ogóle chcę dla was pracować. To przecież Kaśka mnie tu przyciągnęła, może ona odpowie, bo ja nie bardzo wiem. Dobra, uspokój się nie rób głupot. Przecież to nie jest wybitnie trudne pytanie. Odpowiedź nie wymaga zakuwania po nocach ani ponad przeciętnej inteligencji. Czy aby na pewno chcesz dla nas pracować? Kobieta przerwała niezręczną ciszę, choć w jej głosie nie usłyszałam zniecierpliwienia. Powiedz coś wreszcie. Tak, bardzo. Przepraszam, zaczęłam cedzić po angielsku. Dalej Lama powiedział, podaruj tym, których kochasz, skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali. Co ja wygaduję, to nie jest egzamin z filozofii. Kobieta zrobiła trudną do określenia minę, ale wydała mi się zaintrygowana. Nie miałam nic do stracenia, więc kontynuowałam. Mam korzenie, mam dokąd wracać. Mam kochającą babcię i brata, mam zatem powody, by zostać, ale czuję, że potrzebuję skrzydeł. Chcę latać. Bardziej filozoficznie już się nie dało. Idiotka. Oni nie szukają filozofa, tylko kelnerki do popychania wózków. Interesujące podejście, skomentowała kobieta. Muszę przyznać, że po wysłuchaniu kilkudziesięciu uzasadnień dotyczących spełnienia marzeń, Chęci podróżowania i przeżywania przygód Twojej jest niezwykle odświeżające. Ale pokład samolotu to nie miejsce na filozofię. Czyli zdałam, czy nie? Dostałam tę pracę? Będę stewardesą, czy mogę spokojnie wracać do mojego nudnego, nierokującego życia? Dziękuję, to wszystko. Wyjdź proszę tylnymi drzwiami. Jak to? To wszystko. Już? Nie dowiem się niczego więcej? Nie zdążyłam nawet o nic zapytać. Kobieta ponownie prostym gestem zachęciła mnie do wyjścia z sali. Czy ona ma jakieś supermoce? Jeśli takich umiejętności nabywa się w liniach lotniczych, to wreszcie mam prawdziwy powód, by do nich wstąpić. Za tylnymi drzwiami stały dziewczyny, które wcześniej zniknęły w poszczególnych salach. Stanowiły tłum, obładnięty dokładnie taką samą psychozą, jaką znałam z sesji egzaminacyjnych. Jedno opowiadały o tym, jak fantastycznie im poszło, inne, blady i bliskie omdlenia, z trudem powstrzymywały łzy przekonane, że nawaliły na całej linii. — Jesteś! jak? — spytała pozytywnie nakręcona Kaśka. — Nie mam pojęcia, przecież tego nie da się ocenić. — No niby nie, ale jak czujesz? — Pieprzyłam coś o Dalajlamie, więc raczej nie zrobię kariery w lotnictwie. — Co? — Gdzieś ty tam wcisnęła Dalajlamę. — No widzisz, niby niemożliwe, a jednak. A jak u ciebie? — Chyba spoko, mam wrażenie, że wszystkich pytają o to samo. I wszyscy to samo odpowiadają. Moja mi tak powiedziała. Ale Dalajlamą nie była zachwycona. Kilkanaście minut później z wszystkich trzech sal przesłuchań wyszli egzaminatorzy. Stanęli w równym rzędzie, a kobieta, z którą rozmawiałam, oznajmiła, że za chwilę na tablicy pojawią się nazwiska osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Osoby te proszone są o pozostanie przed salą. Pozostałem dziękujemy. Reklamacje nie będą przyjmowane, decyzja jest ostateczna. Do kolejnej rekrutacji można przystąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy. To mówiąc, dwie rekruterki weszły do jednej z sal, a mężczyzna przypiął na wystawionej w holu tablicy listę nazwisk, po czym zniknął za drzwiami. Ich pośpiech był zrozumiały i zapewne podyktowany doświadczeniem. Oni doskonale wiedzieli, co nastąpi za chwilę. Przez kolejne pół godziny obserwowałam istny spektakl histerii. Niektóre dziewczyny skakały z radości, inne zanosiły się płaczem. Te, które znalazły swoje nazwisko na liście, pocieszały koleżanki, którym się nie powiodło. Ja też rezygnuję, bez ciebie nigdzie nie pojadę. Zarzekała się jakaś laska, przytulając pogrążoną w żałobie towarzyszkę Nie możesz iść dalej, ja tu zostanę dziewczyna ukała, jakby grały w pustynnym dramacie Nie zrobię tego musisz nie! Dramatyczna scena rozgrywała się do momentu, gdy ta, która przeszła do kolejnego etapu, zorientowała się, że cały makijaż jej nieszczęśliwej koleżanki znalazł się na jej bluzce. Fak! wrzasnęła. Jak ja się im teraz pokażę? To jednak idziesz? wydukała z trudem ta druga. Idę się o ciebie kłócić, dostanę się, a potem załatwię ci tę robotę, zobaczysz. A teraz musisz mi dać swoją bluzkę, przecież nie pójdę taka utytłana. Chwilę później obie zniknęły mi z oczu. Obserwowałam ludzi dookoła mnie i byłam coraz bardziej zaintrygowana. Ta psychoza była niedorzeczna. A może to ja, studiując zupełnie niepotrzebny kierunek i prowadząc pozbawione znaczenia życie, straciłam prawdziwy ogląd sytuacji? Może to jest coś, o co warto walczyć? Tłum przed tablicą w końcu się przerzedził. Czas sprawdzić, jak mi poszło. Podeszłam na miejsce energicznym krokiem i przesunęłam wzrokiem wzdłuż listy. Jestem! Kaśka też jest. Super! Skoro los chce, żebym ruszyła w świat, to fajnie będzie mieć towarzystwo. Rozejrzałam się w koło, ale samej Kaśki nie znalazłam. Chwilę później zaczął się maraton, który do dziś pozostaje w mojej pamięci najbardziej wyczerpującym egzaminem, jaki kiedykolwiek zdawałam. Zanim się zorientowałam w sytuacji, siedziałam w sali w grupie ośmiu dziewczyn, które podobnie skonfundowane próbowały robić dobrą minę do złej gry. Gra może taka zła nie była, ale na pewno było w niej wiele niewiadomych. Usiadłyśmy na krzesłach ustawionych w krąg, same dziewczyny, wszystkie podobne do siebie jak laski z Instagrama, tlenione, z mocnym makijażem i nienagannym manikiurem. z ustami w dziubek, bo inaczej już chyba nie potrafią. Wyprostowane, sztywne, idealnie pasujące do mojego wyobrażenia o stewardesach, tylko ja taka jakaś, nie z tej bajki. Po przywitaniu i krótkim wstępie, prowadzące ten etap rekrutacji, postawiły na środku kręgu pudełko i poprosiłybyśmy sięgnęły po jeden ze znajdujących się w nim przedmiotów. Dziewczyny rzuciły się do niego, jakby od tego zależała nie tylko ich praca, ale i życie. Ja ustąpiłam. Do pudełka sięgnęłam jako ostatnia. Wylosowałam mały, pusty słoik. Zabawne, bo na pierwszy rzut oka zdecydowanie bardziej pasował do moich współtowarzyszek. Pewnie dlatego żadna z nich po niego nie sięgnęła. Lepiej nie wzbudzać skojarzeń. Poproszono nas, żebyśmy się przedstawiły w kontekście przedmiotu, który wylosowałyśmy, i powiedziały, dlaczego chcemy latać. Na szczęście i tym razem nie musiałam być pierwsza. Do odpowiedzi wyrwała się jedna z dziewczyn. Podniosła rękę, jakby była w szkole, jednocześnie tupiąc z zatkniętymi w wysokie szpilki stopami. Dzisiaj już nie pamiętam, jak miała na imię, ale Jessica pasowałaby do niej idealnie. Wylosowała długopis. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Jessica. Wylosowałam długopis pewnie dlatego, że bardzo lubię pisać. W wolnych chwilach piszę wiersze, a jak już się przeprowadzę do Dubaju, będę pisać pamiętniki i kartki do rodziny. Dziękuję bardzo za uwagę. Jessica, finezją pięcioletniej dziewczynki, podniosła poprzeczkę. A ja czułam, że powoli zaczyna mnie rozsadzać sarkazm. Klony Jessiki były równie kreatywne. Charakteryzowały się za pomocą spinaczy, kapsułek kawy i łyżeczek, aż w końcu przyszła moja kolej. Co ja mam wspólnego z pustym słoikiem? Poza tym, że siedzę w towarzystwie osób o inteligencji równej temu naczyniu. Tylko przypadkiem nie powiedz tego na głos. Oczekują przedstawienia? Dostanuję. Mam dużo wspólnego z tym słoikiem, zaczęłam. Jest jak tabula rasa. Pusty. Czeka, by zapełnić go doświadczeniami, wiedzą. Na to właśnie liczę. Chcę, by dzięki tej pracy wkrótce był pełny po brzegi, kipiał od wspaniałych przygód i nowych przyjaźni. Udało się. Nie powiedziałam, co myślę, tylko to, czego ode mnie oczekiwano. Okazało się jednak, że nie do końca. Jessica miała pytanie. Znowu podniosła rękę i przebierając bucikami, zapytała: Przepraszam, jak masz na imię? Bo nie powiedziałaś, a w zadaniu było powiedziane, że trzeba się przedstawić. Co za such. Pewnie myśli, że dostanie dodatkowe punkty za aktywność i podpierdalanie. Faktycznie, przepraszam, masz rację, Jessico, mam na imię Anka, odpowiedziałam z mocno przesadzonym uśmiechem. Zadowolona? Rekruterki zdawały się nie zwracać na nas uwagi. Siedząc poza kręgiem, nieustannie coś notowały. Gdy wszystkie już się przedstawiłyśmy, padło kolejne polecenie. Tym razem miałyśmy przekazać swój przedmiot osobie siedzącej obok zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W moje ręce trafił flakonik z tanią wodą perfumowaną. Spróbujcie teraz wyobrazić sobie, do czego mogłybyście użyć rzeczy, którą macie w dłoniach. Ale weźcie pod uwagę tylko sytuacje niezgodne z głównym przeznaczeniem tego przedmiotu. Poinstruowała nas rekruterka. Wraz z jej ostatnim słowem ręce Jessica i jej dwóch klonów wystrzeliły w górę. Tym razem zacznijmy od końca. Rekruterka spojrzała na mnie – Ostatni będą pierwszymi cholera jasna. Chętnie oddałabym ten przywilej Jessice, która z determinacją godną wyższej sprawy wciąż trzymała nad głową przedłużoną tipsami dłoń. Przypadł mi w udziale flakon z wodą perfumowaną. Odezwałam się. W razie zagrożenia mogłabym jej użyć, by obezwładnić napastnika, pryskając mu prosto w oczy. Oglądałam kiedyś program o samoobronie, w którym polecali tę metodę. Sam flakon jest idealny do wyciskania resztek pasty do zębów. Wystarczy przejechać jego dnem po tubce, przesuwając to, co w niej zostało, w kierunku otworu. Kolejna zasłyszana gdzieś złota rada. Nawet nie sądziłam, że takie rzeczy zostają w głowie. Dobra, jeszcze jedna i z czapki. Schłodzone szkło flakonu można przyłożyć do głowy, jeśli nabiło się guza, a także zlikwidować ze jego pomocą worki pod oczami po zerwanej nocy. To chyba tyle. Rekruterka podziękowała mi i wskazała kolejną dziewczynę, jakby celowo zostawiając Jessikę na koniec. Ta jednak miała odzyskać prym już w kolejnym zadaniu. Chodziło o rozwiązywanie problemu. Musiałyśmy zdecydować, co zrobić z malejącą sprzedażą wprowadzonej przez nas firmie. Rekruterki przyglądały się naszemu zachowaniu, interakcjom, notowały niektóre wypowiedzi. Jessica brylowała. Ogłosiła się prezesem spółki i samodzielnie rozwiązywała problemy, mocno deprecjonując pomysły innych osób. Miałam przeczucie, że więcej się nie spotkamy. Jej przebojowa osobowość dawała jej fory w życiu. Bezczelni często potrafią ugrać więcej, ale na pokładzie samolotu mogłaby się okazać zgubna w skutkach. Przekonana o swojej doskonałości, Jess w sytuacji kryzysowej zapewne gotowa byłaby usiąść za sterami, co raczej nie skończyłoby się dobrze. Zgodnie z moimi przewidywaniami w kolejnym etapie rekrutacji Jessiki już nie było. Niestety nie było też mojej kaśki. Połączono wszystkie grupy, a w zasadzie to, co z nich zostało. Było nas zaledwie kilkanaście osób. Dostaliśmy testy z języka angielskiego i 45 minut na ich rozwiązanie. Później pożegnano nas standardowym hasłem: Zadzwonimy do państwa i kazano się rozejść. Trochę mnie to zirytowało. Tyle zachodu, a na koniec formułka wygłaszana z reguły w stosunku do ludzi przegranych. A przecież nawet jeszcze nie sprawdzili naszych testów. Byłam zaskoczona swoją reakcją. Wszystko bowiem wskazywało na to, że zaczęło mi zależeć na tej pracy. Ja naprawdę chciałam, żeby do mnie zadzwonili. Tymczasem czekał mnie dużo ważniejszy telefon. Kaśka, co się stało? Nie wiem, myślałam, że wszystko ok. W głosie Kaśki usłyszałam zawód. Bardzo się zaangażowałam, ale chyba nie było mi pisane. Jak u ciebie? Powiedzieli, że zadzwonią, ale wiesz jak to jest, oni zawsze mówią, że zadzwonią. A jednak zadzwonili i to jeszcze tego samego wieczoru. Kazali mi się stawić na kolejne spotkanie rano następnego dnia. Ten etap zdecydowanie bardziej przypominał klasyczną rozmowę o pracę. Pytali o moje dotychczasowe doświadczenia i oczekiwania, a na koniec mi pogratulowali. To naprawdę się działo. Wkrótce miałam dołączyć do elitarnego klubu załóg latających. Chyba po raz pierwszy w życiu czułam, że moje życie ma cel. Czasami zupełny przypadek wywraca nasze życie do góry nogami. Teraz pozostaje mi już tylko czekać na tak zwany Golden Call, oficjalne zaproszenie do Dubaju. Dostałam je już następnego dnia. Byłam oszołomiona tym, co mnie czeka, ale też zaskakująco przekonana, że chcę zrobić ten krok. Nie było to łatwe. Miałam w sobie gejzer skrajnych emocji. Czułam wyrzuty sumienia wobec kaśki. Ona tak bardzo chciała zostać stewardesą. Serce pękało mi na myśl o zostawieniu babci, maćka i mojego chłopaka. A do tego tak zwyczajnie po ludzku się bałam. Przecież nigdy nawet nie byłam poza Europą, a samolotem leciałam raz. I nie był to wielki pasażerski samolot, tylko taki mały krajowy. Teraz to wszystko miało się zmienić. Przygotowywałam się do skoku na bardzo głęboką wodę. Rozdział drugi Stewardesa. Ojca pamiętam przez mgłę i nie są to najlepsze wspomnienia. Pamiętam, jak w dniu mojej komunii biegał za mamą z nożem i głośno krzyczał Zabrali go policjanci. Widziałam go potem jeszcze tylko kilka razy. Wkrótce ja, mama i mój młodszy brat przeprowadziliśmy się do babci. Miejsca było mniej, ale obecność babci ptysi rekompensowała wszelkie niewygody. Babcia Ptysia tak naprawdę ma na imię Krysia, ale gdy była mała nazwałam ją Ptysią i od tego czasu wszyscy tak ją nazywali. Tak czy inaczej jest absolutnie najukochańszą osobą na świecie. Wiem, że większość wnuków mówi tak o swoich babciach, ale babcia Ptysia naprawdę jest absolutnie wyjątkowa. Swoją miłością i uśmiechem szybko odgoniła czarne chmury, które zawisły nad nami, gdy odeszła mama. To wszystko stało się tak niespodziewanie. Obie, mama i babcia Próbowały uchronić mnie i mojego brata przed smutną prawdą. Gdy sięgam pamięcią do tamtych dni, widzę mamę słabą i bladą. Pamiętam, jak zaczęła nosić na głowie chustki. Myślałam, że ukrywa pod nimi swoje długie, kruczoczarne włosy. Dziś wiem, że tych włosów już nie miała. Aż przyszedł dzień, gdy babcia łamiącym się głosem, choć bez jednej łzy, powiedziała nam, że mama poszła do nieba, że już do nas nie wróci, ale nadal będzie się nami opiekowała, i że jeszcze kiedyś wszyscy się spotkamy Nie do końca rozumiałam, jak będzie się nami opiekowała, skoro już nie wróci Ale jeśli babcia Ptysia obiecała, że jeszcze się spotkamy, na pewno tak będzie Na tym się skupiłam Każdego dnia czekałam na mamę, a tymczasem babcia robiła wszystko, by nam ją zastąpić Naturalnym środowiskiem życia babci Ptysi była kuchnia Czuła się w niej jak ryba w wodzie i wyczyniała prawdziwe cuda Zastanawiałam się, jak ona to robi, że wszystko, co wychodzi spod jej ręki, jest takie pyszne. Czasem nawet próbowałam ją zastąpić w kuchni, ale nawet, gdy korzystałam z jej przepisów i robiłam wszystko dokładnie tak jak ona, kończyło się klęską. Talentu nie da się podrobić. Zresztą, babcia Ptysia wcale nie oczekiwała, że zastąpię ją w kuchni. Pewnie myślała sobie czasami, że dobrze by było, żebym się nauczyła gotować, bo przecież kiedyś będę miała męża i dzieci. A wiadomo, jedyną szansą na to, by mąż i dzieci nie chodziły głodni, jest kobieta starcząca przy garach, ale nigdy nie wywierała na mnie presji. Babcia jest z pokolenia, w którym świat narzucał ludziom rolę. Mężczyźni mieli swoje zadania, kobiety swoje. Z przywilejami było raczej tak, że mężczyzna nabierał ich mnóstwo w momencie, gdy kobieta praktycznie je traciła w momencie ślubu. Mężczyźni byli silni, mądrzy i zaradni, kobiety słabe, głupie, a bez męskiego wsparcia także niewiele warte. Mimo, że babcia zdawała się być pogodzona z tym porządkiem rzeczy, była jednocześnie jego całkowitym zaprzeczeniem. Silna, pracowita i bardzo mądra, zdawała się być całkowicie samodzielną jednostką, niezależną od żadnego samca. O dziadku nigdy nie wspominała, nie miałam okazji go poznać. Pytałam o niego tylko na początku, kiedy w przedszkolu zorientowałam się, że babcie czasami występują w towarzystwie dziadków, ale ptysia unikała odpowiedzi. Z czasem przyzwyczaiłam się do myśli, że babcia ptysia jest jedna, ale wystarcza mi za cały świat. Pierwszych dziewiętnaście lat życia spędziłam w Świebodzicach, uroczym miasteczku na Dolnym Śląsku, oddalonym od Wrocławia o jakieś czterdzieści minut jazdy pociągiem. Mieszkaliśmy przy niezbyt długiej ulicy na skraju miasta, w jednym z trzypiętrowych domów, w którym każde z pięter mieściło dwa dość ciasne mieszkania. Domy były szare od sadzy, a ich spadziste, pokryte przypalaną dachówką, dachy sprawiały wrażenie, jakby chciały otoczyć mieszkańców troskliwą opieką. Sąsiedzi byli dla siebie życzliwi, ale zdawało się, że swoje prawdziwe opinie trzymają w czterech ścianach domów. Wszyscy tu bowiem wiedzieli o sobie wszystko, a firanki w oknach zawsze skrywały czyjś wzrok. Jako mała dziewczynka czułam się w Świebodzicach wspaniale. Fabryka czekolady, sąsiedztwo zamku książ, jazda konna latem, łyżwiarstwo figurowe zimą i babcia odganiająca ciemne chmury. Wszystko to sprawiało, że dorastałam w silnym przekonaniu, że pisana mi jest przyszłość księżniczki. Z czasem zaczęłam dostrzegać mankamenty w scenariuszu mojej bajki, a w liceum wiedziałam już, że księżniczki z małych miasteczek lądują na kasie w biedronce. Nie miałam wątpliwości, musiałam stamtąd uciec. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kiedyś znajdę swojego księcia i faktycznie zostanę jego księżniczką. Nie wiedziałam też, że będzie to najgorsze, co mi się w życiu przydarzy. Tymczasem rolę księcia wziął na siebie Robert. Nie był bohaterem popularnej bajki, raczej takiej, w której książę należy do niższych warstw klasy średniej, zamiast na rumaku jeździ na deskorolce, a zamiast lśniącej zbroi ma na tyłku mocno wytarte dżinsy. Był za to mój i ślepo we mnie zakochany. Ja chyba też go kochałam, ale byłam w ten związek dużo mniej zaangażowana. Robert był przystojny, a przynajmniej w liceum źle się zapowiadał. Trochę chudy, jednak na siłowni dzielnie pracował nad tężyzną. Wysoki, z ładną chłopięcą twarzą, szlachetnymi rysami i gęstą czupryną blond włosów. Wyglądał trochę jak ci spoglądający z fotografii przystojni chłopcy z Hitlerjugend, mokry sen Adolfa. I choć Robert nienawidził tych porównań, nie szczędziłam mu ich. Przecież ci chłopcy byli bardzo przystojni. A że mieli nie po kolei w głowach? Mój książę był poukładany i romantyczny, a do tego starał się być dobrym chłopakiem, ale chyba oboje nie byliśmy gotowi na poważny związek. Wtedy jeszcze zupełnie nie rozumiałam miłości. Szczerze mówiąc, trochę mnie to wszystko krępowało. W małych miasteczkach trudno przeżywać beztroską licealną miłość, bo wszyscy wokół mają jakąś dziwną obsesję planowania młodym życia. Gdy tylko pojawiliśmy się w pobliżu jakiejś ciotki, wujka lub żądnej sensacji sąsiadki, słyszeliśmy pytania o ślub i żarty o dzieciach, a przecież sami byliśmy dziećmi. Te z pozoru niewinne sugestie przerażały nas i oddalały od siebie. Żadne z nas nie miało ochoty na przyszłość, którą próbowano nam zaprojektować. Nawet nie byliśmy pewni, że czeka nas jakaś wspólna przyszłość. Babcia Ptysia uwielbiała Roberta, a ja cieszyłam się sporą sympatią ze strony jego rodziców. Często wpadałam do nich na weekendowe obiady. Jego mama robiła najpyszniejsze gołąbki na świecie, a w tygodniu moja babcia dokarmiała Roberta jak własnego wnuka. Robert zawsze był bardzo zaradny. W szkole słynął ze swojego komputerowego geniuszu, ale miał też ciemną stronę. Swoje hobby, zacięcie do łamania kodów i haseł, raczej ukrywał przed światem. Kręciło go hakowanie, co czasami mnie przerażało. Przecież to nielegalne, protestowałam. Nielegalne jest, jak komuś robisz krzywdę, tłumaczył. Ja hakuję dla sportu, dla ćwiczeń, chcę się sprawdzić. Ale to i tak nielegalne. Przestań psujesz całą zabawę. Mówił zawsze, po czym, nie zważając na moje protesty, chwalił się włamaniem do szkolnego dziennika elektronicznego albo do komórki tatka, największego kujona w szkole. Robert wysyłał tatkowi miłosne SMS-y od Juli, szkolnej Queen Bee, która oprócz zniewalającej urody cieszyła się tytułem największej suki naszego rocznika. Tadek nie był brzydki, ale miałam wrażenie, że nieświadomie robi wszystko, by przypadkiem nikt nie zauważył, że niezłe z niego ciacho. Tak czy inaczej, Julia na pewno nie zwróciłaby na niego uwagi. Ostatecznie z hakerskich sztuczek Roberta nic nie wyszło, ale chyba paradoksalnie pomogły one tatkowi. Zrozumiał, że nie ma o Julii szans i że w sumie to dobrze, bo potraktowała go okropnie. Jeszcze przed maturą znalazł sobie fajną dziewczynę. Mimo, że Robert nie miał ochoty na zakładanie rodziny, w planowaniu okazał się zdecydowanie lepszy ode mnie. Któregoś dnia poinformował mnie, że po maturze wyjeżdżamy do Wrocławia. Ja idę na Politechnikę, a ty, ty gdzie tam sobie chcesz. Wynajmiemy kawalerkę, wieczorami będziemy pracować, jakoś to będzie. Nie była to propozycja szczególnie kreatywna. Podobny plan mieli niemal wszyscy nasi znajomi. Ale ponieważ sama nie miałam alternatywnego pomysłu, nie zgłosiłam sprzeciwu. Po wakacjach przeprowadziliśmy się do Wrocławia, zamieszkaliśmy w maleńkiej kawalerce niedaleko centrum i rozpoczęliśmy dorosłe życie, w wersji na jaką żadne z nas naprawdę nie miało ochoty. Mijaliśmy się, próbując pogodzić studia z dorywczą pracą. Wkrótce staliśmy się bardziej współlokatorami niż parą. Po dwóch latach pozbawionego uniesień życia nagle stanęłam przed szansą na jego zmianę. Dostałam pracę w czołowych liniach lotniczych na świecie. Gdy oświadczyłam Robertowi, że wyprowadzam się do Dubaju, odczułam swoistą ulgę. On jednak zareagował w sposób, który do dziś wywołuje we mnie drżenie. Błagam, nie rób tego, klęczał przede mną ze łzami w oczach. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie. Nie możesz tak. Ja przepraszam, wiem, że to moja wina. Wszystko się zmieni. To nie twoja wina. To nie jest niczyja wina, przekonywałam. Po prostu muszę spróbować. Jeszcze cię odzyskam, zapowiedział na koniec tak smutnym głosem, że serce mi się ścisnęło. Czułam, że pomimo rutyny, która wdarła się w nasz związek, Robert nie jest mi zupełnie obojętny, ale nie mogłam, nie chciałam zrobić kroku w tył. Sprawy zaszły za daleko, a ja wiedziałam, że praca w Dubaju to coś, na co od dawna czekałam zwrot, który obudzi mnie do prawdziwego, dorosłego życia. Zamknęłam drzwi naszej wynajmowanej kawalerki, symbolicznie zamykając pewien rozdział w moim życiu. Babcia Ptysia bardzo przeżywała mój wyjazd, ale pilnowała się, by nawet jednym słowem nie wzbudzić we mnie wątpliwości. Przepraszam, że cię zostawiam, babciu, targały mną wyrzuty sumienia. Przecież ty mnie wcale nie zostawiasz, babcia uśmiechała się ciepło, ale wiedziałam, że bardzo się martwi. Będziesz latać po całym świecie. Będziesz przylatywać do Polski, a my tu z Maciusiem zawsze na ciebie będziemy czekać. To było bardzo trudne pożegnanie, ale babcia miała rację. Zrobię wszystko, by jak najczęściej przylatywać do Polski. Trzymaj się, siostra. I ogarnij tam sobie jakiegoś szejka, żartował mój brat. Przydałaby mi się dobra fura. Maciek miał wtedy 16 lat, nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie zrobi prawo jazdy i usiądzie za kółkiem swojego samochodu. Próbował błaznować, ale wiedziałam, że będzie za mną tęsknił. Przylecicie do mnie z babcią, jak tylko się tam zadomowie, obiecałam. A tymczasem opiekuj się nią i bądź grzeczny. W dniu wylotu byłam sparaliżowana strachem. Samego lotu bałam się najmniej, ale myśl o tym, że za parę godzin moje życie diametralnie się zmieni i odbierała mi powietrze. Nie wiedziałam, czy dobrze robię, ale wiedziałam jedno. Przekonam się o tym tylko wtedy, gdy spróbuję. Usiadłam w fotelu i drżącymi dłońmi chwyciłam pasy. Szczęk zapinanej klamry w jakiś niewytłumaczalny sposób mnie uspokoił. Klamka zapadła. Nie ma odwrotu. Lecisz! W Dubaju uderzyło mnie nie tylko pustynne powietrze, ale i tamtejsza rzeczywistość, tak inna od znanej mi dotychczas. Zamieszkałam w jednym z wieżowców należących do moich linii lotniczych przy niezwykle ruchliwej Sheikh Zait road niedaleko burcz Kalifa. Miejsca, które do tej pory znałam tylko z widokówek i telewizji, teraz miałam na wyciągnięcie ręki. Czułam się tym przytłoczona i nieco zagubiona, ale jednocześnie bardzo podekscytowana. Podobno świetnie trafiłam. Ludzie walczą o mieszkanie w tym budynku. Uchodzi za prestiżowy i doskonale położony. Apartament, który miałam dzielić z dwiema innymi stewardesami, miał trzy sypialnie, przestronną łazienkę i olbrzymi salon. Podłoga była wyłożona beżowymi kaflami polerowanego gresu, który doskonale utrzymywał chód. W moim pokoju stały łóżko, szafa i biurko. Był ascetyczny i ewidentnie czekał aż tchnę weń więcej życia. Rozpakowałam się dość szybko, a wtedy poczułam olbrzymią pustkę. Jakbym na własne życzenie przyjechała w miejsce, gdzie nikt na mnie nie czeka, nikt mnie nie kocha, nikt nie tęskni. Cały stres ostatnich godzin puścił i zaniosłam się płaczem. Łkałam w głos tak długo, aż w końcu zmęczenie wzięło górę. Pierwszej nocy w Dubaju zasnęłam na mokrej od łez poduszce, z głową pełną wątpliwości i sercem przepełnionym tęsknotą za bliskimi. Następnego dnia zrobiłam rzecz, która z perspektywy czasu wydaje się dość zabawna, wtedy jednak miała wręcz terapeutyczną moc. Sprawdziłam, czy w Dubaju jest IKEA. Była. Natychmiast tam pojechałam. I nie chodziło mi tylko o urządzenie swojego pokoju. Sklepy IKEA wyglądają tak samo na całym świecie, a ja pragnęłam, by coś w tym zupełnie obcym mi miejscu wyglądało tak jak w Polsce, żeby było znajome. IKEA w dubajskim Festival City pod tym względem mnie nie zawiodła. Już kolejnego dnia musiałam jednak stawić czoło rzeczywistości. Zgodnie z otrzymanymi wcześniej instrukcjami, rano pojawiłam się w siedzibie Aviaton College. Po ukończeniu szkolenia miała się rozpocząć moja przygoda z lataniem. Nadal nie do końca docierało do mnie, że wkrótce zostanę stewardesą, ale cieszyło mnie, że wreszcie robię coś, co jest konkretne i namacalne. Tutaj nic nie było przypadkowe. Właśnie zostałam wmontowana w tryby doskonale działającej maszyny. Szkolenie odbywało się w głównej siedzibie ARAPR, w stylizowanym na kształt samolotu budynku położonym w Dira, starej części Dubaju niedaleko lotniska. Znalazłam się w grupie kilkudziesięciu osób z całego świata. Wyglądaliśmy jak aktorzy amerykańskiego serialu, którego producenci dbają o równość rasową. Byli wśród nas ludzie skośnoocy, ciemnoskórzy i zupełnie biali. Europejczycy, Afrykańczycy, Amerykanie i Azjaci. Poczułam się trochę nieswojo. Nigdy wcześniej nie miałam okazji obcować z tak międzynarodowym towarzystwem. W całym swoim życiu nie widziałam tylu osób różnych ras. Wszyscy dostojni, wyprostowani, uśmiechnięci. I równie przerażeni jak ja. Byliśmy tu nowi, zagubieni, obcy. To z pozoru mało przyjemne uczucie jest najlepszym spoiwem relacji, jakie tworzą się pomiędzy ludźmi, którzy przyjeżdżają do Dubaju z całego świata. Lgniemy do siebie, bo wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że najbliższe sześć tygodni to jedyna możliwość nawiązania przyjaźni. Później, latając, nie będzie już na to szans. Regularnie będziemy widywać tylko swoich współlokatorów. Załoga na pokładzie zawsze będzie losowa. Arab R zatrudnia kilkanaście tysięcy stewardes i stewardów. Na każdym locie tworzy się nowa załoga. Ludzie się poznają, a po powrocie do Dubaju rozstają. Kolejne spotkanie jest wyłącznie kwestią przypadku. Kazano nam nałożyć identyczne czerwone polówki. Podzielono nas na kilkuosobowe grupy i ruszyliśmy po wiedzę. Nigdy nie sądziłam, że załogi latające muszą jej opanować aż tyle. W tamtym okresie na zawsze porzuciłam swoje wyobrażenie o pracy pokładowej kelnerki. Podawanie posiłków i napojów to wierzchołek góry lodowej tego nieprawdopodobnie wymagającego zawodu. Hej, jestem Lola. Przywitała mnie śliczna dziewczyna mówiąca z hiszpańskim akcentem. Hej, Anna. Pytanie o to, skąd jesteś to w Dubaju standard. Najpierw jest klasyczne: How are you? Chociaż to nikogo nie interesuje, natychmiast po nim pada: Where are you from? Tak zaczyna się większość rozmów. Jak się tu odnajdujesz? Spytała Lola, gdy już miałyśmy za sobą formalności. Szczerze mówiąc, mam ochotę uciec. Doskonale to rozumiem, ale zostań, damy radę powiedziała całkiem przekonująco, choć była w identycznej sytuacji jak ja. A potem dodała coś, co miało być żartem dla rozładowania atmosfery, ale okazało się przepowiednią. Dokładnie pamiętam jej słowa. Na ucieczkę jeszcze przyjdzie czas. Po szkoleniu widziałam się z Lolą tylko kilka razy, a zaledwie raz byłyśmy w tej samej załodze. Kurs zaczął się od straszenia. Opowiedziano nam o zasadach obowiązujących w naszym nowym kraju i w liniach, w których wkrótce mieliśmy zacząć latać. Oto mieszkamy w miejscu, które kusi wolnością i za wolność surowo karze. Zabronione jest picie alkoholu, chyba że jesteśmy w klubie lub hotelu z licencją. Za posiadanie lub zażywanie narkotyków można nawet stracić życie. Zabronione są kontakty seksualne poza związkiem małżeńskim, jak również publiczne okazywanie czułości. Nie ma mowy o pornografii ani o przywożeniu do Dubaju wieprzowiny. Nie wolno przeklinać, a w czasie ramadanu nie wolno publicznie pić nawet wody. Wkrótce miałam się przekonać, że granica pomiędzy tym, co wolno, a czego nie. Jest bardzo płynna. To było dopiero preludium do nieprawdopodobnie wymagającego szkolenia, w czasie którego nauczyłam się dużo więcej niż podczas dwóch lat studiowania filozofii. Tam bujałam w obłokach. Tutaj wreszcie dowiedziałam się, jak to możliwe, że kilkaset ton żelazstwa jest w stanie unieść się w powietrze i bez trudu pokonać kilkanaście tysięcy kilometrów. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się na przykład, dlaczego okna w samolotach są okrągłe. Gdy w latach 50. pierwsze maszyny pasażerskie zaczęły latać na dużych wysokościach, zaczęto zwiększać ciśnienie w kabinie, by lot był bezpieczny dla życia pasażerów i załogi. Pierwszym samolotem pasażerskim, w którym zastosowano tę metodę, był legendarny The Havilland Comet. Jego okna wtedy jeszcze były kwadratowe. W 1953 roku doszło do pierwszej katastrofy w historii lotnictwa. Kanadyjski The Havilland Comet lecący z Londynu do Sydney rozbił się w Pakistanie. Kilka miesięcy później, kolejny samolot tego typu rozleciał się w powietrzu na drobne kawałki, kwadrans po wystartowaniu z lotniska w Rzymie. Niedługo lotniczym światem wstrząsnęła kolejna tragedia: tym razem The Havilland Comet lecący z Londynu do Johannesburga, spadł do Morza Śródziemnego. Śledczy mieli ręce pełne roboty. Cud techniki okazał się wielką porażką lotnictwa i mógł zniweczyć wysiłki tych, którzy marzyli o tym, by człowiek wzbił się w powietrze. Sekcje zwłok ofiar wszystkich tych katastrof wykazały podobne uszkodzenia płuc i głowy, wskazujące na nagłą dekompresję kabiny. Gdy zaczęto badać pod tym kątem wraki, okazało się, że winne są właśnie kwadratowe okna. Pod wpływem ciśnienia kadłub nieco się rozszerza, co przy kwadratowych oknach powodowało rozszelnienie. Zastosowanie okrągłych okien całkowicie wyeliminowało problem. A dlaczego samoloty są z reguły białe? Okazuje się, że jest po temu wiele powodów i żadnym z nich nie jest rasizm. Przede wszystkim biała farba jest tańsza. Przy ponad tonie farby potrzebnej na pomalowanie Airbusa A380, to całkiem ważny aspekt, ale też najbardziej prozaiczny. Są bowiem dużo ważniejsze. Przede wszystkim biały kolor odbija promienie słoneczne, dzięki czemu kadłub samolotu nie nagrzewa się zbytnio. Poza tym na białym idealnie widać wszystkie uszkodzenia i pęknięcia, więc łatwiej jest skontrolować stan techniczny samolotu. Biały samolot odbijający światło słoneczne odstrasza ptactwo i redukuje ryzyko zderzenia. W razie katastrof białe szczątki samolotu są też łatwiejsze do odnalezienia. A skoro już mowa o kolorach i katastrofach, okazuje się, że słynna czarna skrzynka, o której poszukiwaniach często mówi się po wypadkach lotniczych, wcale nie jest czarna, tylko pomarańczowa. Czarną byłoby trudniej odnaleźć, nawet mimo wysyłanego przez 28 dni po katastrofie sygnału lokalizacyjnego. Nie miałam też pojęcia o tym, że na pokładzie samolotu znajduje się tyle zaskakujących przedmiotów i instalacji, od na przykład kajdanki. Bardzo przydatny i, jak wkrótce miałam się przekonać, dość często używany sprzęt. Jest też siekiera, ta na szczęście nigdy nie była mi potrzebna na wypadek katastrofy lub jakiejś innej ekstremalnej sytuacji. Nie wiedziałam też, że samoloty są monitorowane, a umieszczone w kabinie kamery nagrywają zachowanie pasażerów na wypadek, gdyby musiały być dowodem w sprawie. Podgląd z tych kamer mają też piloci, a sygnał jest zapisywany w czarnych skrzynkach. Nauczyłam się, co robić, gdybym uratowana z katastrofy musiała przetrwać w ekstremalnych warunkach. Jak znaleźć pożywienie w dżungli, wodę na pustyni czy schronienie w regionach wiecznej zimy. Ta przerażająca wizja przeraża znacznie mniej, gdy wiesz, co może ci uratować życie. Pod tym względem szkolenie robi z nas stewardes i stewardów prawdziwych superbohaterów. Potrafimy nawet odebrać poród. Najbardziej ekscytujący był jednak moment, gdy wsadzono nas do symulatorów lotu i mogliśmy się zmierzyć z ekstremalnymi zjawiskami: od silnych turbulencji po pożar na pokładzie. Turbulencje, które z reguły wywołują największy strach wśród pasażerów, okazały się niemal kompletnie niegroźne. Na pewno nie tak jak głupota pasażerów, którzy, ewakuując się z samolotu, bardziej się martwią o bagaże niż o własne życie. To właśnie ewakuacji samolotu poświęcono na kursie najwięcej uwagi. Musieliśmy się nauczyć technik opanowania, paniki i reanimowania omdlałych, krótko mówiąc, reagowania w sytuacjach, których prawdopodobnie żadne z nas nigdy nie doświadczy, ale gotowość na nie jest sednem pracy załogi każdego samolotu. Gdyby jeszcze szkolenie przygotowało nas na kretyńskie zaloty niewyżytych hindusów, głupie pytania ze strony kreatywnych pasażerów czy najbardziej obrzydliwe sytuacje z udziałem wszelkiego rodzaju wydzielin ciała. Mogłabym stwierdzić, że zostałam w pełni przygotowana do pracy stewardesy. Niestety, powyższe tematy już wkrótce musieliśmy odrobić w ramach zadania domowego. Po intensywnych dwóch miesiącach czekał nas egzamin, a dopiero po jego zdaniu otrzymywaliśmy licencję do latania. Nasze nazwiska mogły się pojawić w planie lotów. Nie mogłam się doczekać tej chwili. Byłam podekscytowana jak dziecko pierwszego dnia szkoły. Z czasem ekscytacja minęła, ale przyjemny dreszcz emocji towarzyszył mi niemal przy każdym locie. Hej, jestem Kail, jak Jarmusz. Wreszcie się spotykamy. Śliczna ciemnoskóra dziewczyna powitała mnie w korytarzu naszego apartamentu. Witaj, Keil, jak Jarmusz. Odpowiedziałam, puszczając do niej oko. Jestem Anna. Oh my god, czy wszystkie laski w Polsce mają tak na imię? Jesteś trzecią Polką, którą poznaję i trzecią Anną. Jest nas około miliona. Miło Cię poznać, już myślałam, że się nie spotkamy. Szczerze mówiąc, ja też myślałam, że będę tu mieszkać sama. Witaj w świecie linii lotniczych. Spotkania nie są tu łatwe, ale damy radę. Właśnie wróciłam z Jakarty. kupiłam na lotnisku Proseko. Musisz mi wszystko o sobie opowiedzieć. Otwartość Kale bardzo mnie zaskoczyła, ale i ucieszyła. W jednej chwili poczułam się jak w domu. Katie wraca dziś z Laks. Powinna do nas dołączyć za jakieś dwie godziny. Ta stara alkoholiczka na pewno przywiezie świeżą dostawę alko, więc dziś pijemy, zapowiedziała z radością Kayle. Kale okazała się Amerykanką o jamajskich korzeniach. Latała od kilku lat. Zaczynała w jakichś lokalnych liniach w Stanach, a potem ruszyła w świat. W Dubaju mieszkała od blisko dwóch lat. Jej piękną twarz o oliwkowej cerze otaczała burza drobnych loków. Teraz były wolne, ale wkrótce miałam się przekonać, że do pracy więzi je w pieczołowicie upiętym koku. Cale była wyluzowana i szalona jak jej afro, a jednocześnie potrafiła być niezwykle poukładana, trzeźwo oceniała każdą sytuację i do wielu tematów podchodziła zachowawczo. Była głosem rozsądku tam, gdzie innym, często i mnie, go brakowało. Zgodnie z zapowiedzią jeszcze tego samego wieczoru dołączyła do nas Kathy. Brytyjka o urodzie rasowej modelki, którą zapewne odziedziczyła po rosyjskiej matce.